Właśnie skończyłem trening i mam do ciebie takie proste pytanie. Kogo się słuchasz? Kto jest twoim życiowym mentorem? Czyje książki czytasz? Na kim się wzorujesz? I zadaję ci to pytanie nie bez powodu. Tak naprawdę to, jakie rezultaty macie w życiu, głównie zależy od tego, za kim podążacie. Więc zadaj sobie to pytanie jeszcze raz. Czy osoba, od której się uczysz, na pewno osiągnęła takie rezultaty, o jakich mówi? Czy osoba, od której się uczysz, jest lepsza od ciebie, naprawdę chce ci pomóc i skupia się na tym, abyś ty jak najszybciej stał się niezależny, czy po prostu wmawia ci, że potrzebujesz kolejnych produktów, kolejnej wiedzy itd., itd.? Powodem, dla którego ludzie osiągają wybitne rezultaty, jest to, że wybierają sobie odpowiednich trenerów. Ludzi, którzy w odpowiednim momencie powiedzą im: słuchaj, ja już nie mogę cię niczego nauczyć. Albo ludzi, którzy w odpowiednim momencie ich życia są najlepsi, mają najlepsze osiągnięcia, na jakie ich stać. Dlatego, jeżeli podążasz za kilkoma trenerami w Polsce czy na świecie, zadaj sobie takie pytanie. Co ci trenerzy tak naprawdę w życiu osiągnęli? Jeżeli uczysz się od nich biznesu, zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem biznes coachingowy, trenerski, to nie jest ich jedyny biznes. Jeżeli uczysz się od tych trenerów danych wyników, powiedzmy, w kwestii związków, sprawdź ich związek, sprawdź, czy rzeczywiście tak jest. Wiecie, naprawdę dobranie odpowiedniego trenera na początkowym etapie jest kluczowe do tego, aby osiągnąć prawdziwe rezultaty. Bo trener musi nie być kierowany przez swoją chęć zarobienia pieniędzy na tobie, a kierowany tym, że on już w życiu ma wszystko osiągnięte, to co tak naprawdę powinien mieć w życiu osiągnięte i może zacząć dzielić się wiedzą z innymi ludźmi. I robi to nie dlatego, bo potrzebuje pieniędzy na życie, a dlatego, bo po prostu ma taką wewnętrzną potrzebę. I robi to mimo tego, że robiłby to nawet za darmo i robił to wcześniej, gdy jeszcze mu za to nie płacili. Dlatego uwaga, uważajcie na trenerów, którzy tylko wciskają wam produkty. Skupcie się na tych, którzy naprawdę mają ogarnięte życie i nie robią tego dla pieniędzy. Bo jeżeli robisz coś dla pieniędzy, to musisz to robić. A wtedy to nie jest tak jakościowe, jak wtedy, gdy coś chcesz robić, bo masz taką wewnętrzną potrzebę. Peace! Pozdrowienia!